Witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. W dzisiejszym odcinku będziecie mogli zobaczyć, jak rzucamy magnesem neodymowym, a także jak poszukujemy z wykrywaczem metali. Udajemy się do miejscowości Siemiany. Miejscowość ta usytuowana jest nad jeziorem Jeziorak. Są tam pomosty, do których cumują jachty. W związku z tym, rzucając magnesem, będziemy chcieli troszkę oczyścić ten teren. No i oczywiście poszukać wykrywaczem metali na plaży, która jest usytuowana w okolicach pomostów. Odkrywca Historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Na miejscu dotarliśmy do miejsca docelowego, tam gdzie będziemy rzucać magnesem. Biorę wiadro i ruszamy. Mi na tą chwilę nie udało się nic wyciągnąć. Zobaczymy, co tam Krzysiek wyciągnie. To jego pierwszy rzut. Znaczy, ja za pierwszym rzutem miałam kapselek, a ty? Nic. 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 Kolejny rzut. Uda nam się dzisiaj? Pewnie, że się uda, tylko trzeba swoje wymachać. Wymachać. Bynajmniej tak mi się wydaje, a jak będzie, za chwilę się będziemy tutaj osobiście mogli przekonać. Jak na razie słabo. Jest pierwsze, ciekawsze wyłowione znalezisko, nóż. Przerzuciliśmy tutaj magnesem raz, dwa, trzy, cztery i teraz piąty boks podłódki i dopiero pierwszy nóż. Uczucie pierwsze takie, że ktoś tu przed nami był, ale rzucamy dalej, zobaczymy. Może nie wszystko wyłowił. Czy moja teoria się potwierdzi, czy po prostu nikt nic nie pogubił. Kolejne rzuty za nami. A w międzyczasie będziecie na żywo świadkami też wodowania łódki. Będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda. I jest kolejna znajdka. Jeden grosiak. Możecie zobaczyć, jesteście świadkami tego, że te grosiaki są wykonane z metalu. Dlatego też je przyciąga magnes. Takie rzeczy też można znaleźć w wodzie. Klamerka. Klamerka. Co tam już popsułeś? Jeszcze nic, ale magnes mi się przyczepił do pomostu, nie mogę go oderwać. Pewnie będę musiał się tutaj trochę namęczyć. I takie rzeczy się zdarzają. Będę ci dopingować. Zdarzają się mi to często. Sam, że klękasz, bo coś ciężkiego wyciągasz. No, ciężkiego. Nie wiem, czy nie trzeba będzie akcji z linką zrobić na brzeg, żeby... O, puszcz. Jest. Nie ma ciekawych przedmiotów, ale chociaż przygody są. Muszę wam powiedzieć, że tu co widzicie, to wszystkie boksy. Przerzucaliśmy magnesem i to praktycznie nie ma czym się pochwalić. Zaraz przeniesiemy się na chwilę na drugi pomost, a jak tam nie będzie też efektów, to idziemy na boisko i na plażę, która jest tutaj przyległa do stanicy z tymi jachtami. Mój kręgosłup już stary chyba się robi. Jakby nie było, też mam sztućca, ale widelec. Niestety mam ten sam problem, co Krzysiek miał. I nie wiem, czy mi się uda
nie będę musiała poprosić go o pomoc. Ach, nie da rady. Się zaraz wpieprzę tam. Musisz mi pomóc, wiesz? No rozrabiałam, a teraz Krzysiek musi mi pomóc. O, widzisz? Medal mi się należy za zasługi. No to naprawdę. A teraz idziemy na drugi pomost. Zmiana miejscówki, od razu efekt. Oprócz guzika i kolejnej monety, taki oto scyzoryk. Jak nowy? Jak nowy. Wiedziałem, że na tamtym pomoście ktoś był, a na tym nie. To zweryfikowały 3 rzuty od razu. Także jest motywacja do machania dalej magnesem. No i kolejna rzecz wyciągnięta z wody to łyżka i kolejny grosiak. Do widzenia! Do widzenia! Tutaj nam pani podpowiadała, że mamy podejść bliżej brzegu. Wskazała nam miejsca, gdzie prawdopodobnie chłopacy przypłynęli rozgrzać się i mogli coś pogubić. Zaraz tam podejdziemy. Ewelinka walczy majtki z klamerką, ale ty to damskie. Damskie. Zobaczymy, co to jest. A nawet ładnie wyglądają. No co? Chciałam przekląć reformy. Jak spadochron wyglądają. Jo, jak spadochron. Do spadochrona to daleko tym majtkom. Po gębie mi poleciał. Śmierdzi ta woda. Pełno jakiś drobiazgu się przyczepiło. No i taka łyżeczka. Myślałam, że jest z jakimś napisem, a to chyba jakieś brudy się tam dostały. Renberg. Rzucam dalej, może coś ciekawego wyciągnę. I kolejny mój rzut. Co? Są te kombinerki, tak? Cążki, kombinerki. O! Do wiaderka. Taka mała mini śrubeczka. I jakieś drobiazgi. O, cyk. I do wiaderka. Szelki znalezione, ale dobrze, że nie ma psa, bo to chyba szelki od psa? Nie wiem nawet. Nie, chyba nie. Nie. Także takie rzeczy też znajdują się w wodzie. Po osobach, które przypływały tutaj do pomostów, sumowały i przez przypadek gubiły. Na tym kończymy dzisiejsze rzuty magnesem. Dużo wyszło fajnych rzeczy? Nie ma się tam za bardzo czym chwalić. Sami widzieliście, co wyłowiliśmy. Najciekawsze wam pokazaliśmy. Natomiast czas nad wodą szybko mija. Zbliża się już wieczór, dlatego też się zwijamy. Natomiast co? Jutro zaplanujemy też jakieś wyjście w teren. Natomiast jutro to poszukiwania. Z czym? Z wykrywaczem metali. Zmarzłaś? Bardzo. Bardzo mi zimno. Nos mam tak zimny. Rączki mi zmarzły. Ciało mi zmarzło. Naprawdę zmarzłam. Chorera.
Witamy Was w kolejnym dniu przy wspólnym śniadanku. I kawce. I kawce. Witamy Was serdecznie. A tak pijąc sobie kawkę, postanowiliśmy, że pojedziemy z wykrywaczem metali z powrotem do miejscowości Siemiany. Jeszcze przeczesać tą okoliczną plażę i tam też jest miejsce do gry w piłkę siatkową. Także obcykamy teren, odkreślimy na swojej mapce poszukiwań tą miejscowość, no i będziemy wtedy ruszać dalej. I plaża w Siemianach wita nas po raz drugi. No i dotarliśmy już na miejsce. Dzisiaj będziemy przeszukiwać tam dalej taką małą plażyczkę, no i też tutaj boisko do gry w piłkę siatkową. Także mamy nadzieję, że co znajdziemy? Monety, może jakąś biżuterię. Oczywiście, tylko na to czekam. Natomiast ja zabrałem na dzisiejsze poszukiwania najnowszy model wykrywacza metali Golden Mask 4WCL, który działa w technologii bezprzewodowej. Zobaczcie, cewka, nie ma kabla. Mamy tutaj pewny sygnał do kopania. Zaraz zobaczymy, co to jest. Ach, niestety, folia aluminiowa. A tuż obok folii 20 groszy. A ja mam 2 złote. Co masz? 2 złote. A ja 20 groszy. To jestem bogatsza. A jak się ucieszyłaś, jakby to było pierwsze twoje w życiu 2 złote? Po pierwszy mój sygnał to był stary dekielek od słoika, a tu kawałek dalej dwójeczka, także dla mnie to już będzie ciekawy dzień. No i jest u mnie kolejna moneta, natomiast ta moneta jest cynkowa i trochę podżarta. Jestem trochę zdziwiony, bo przecież tu wcześniej chodziłem i musiałem to ominąć, bo nie wiem, jak to się w ogóle mogło tutaj znaleźć. Jak ta moneta mogła zalegać tutaj i wcześniej nikt jej nie znalazł, a leżała bardzo płytko. Jest trudna do identyfikacji, zżarta mocno, prawdopodobnie z cynku, stąd też taki jej kiepski stan zachowania. Boisko do gry w piłkę siatkową mamy przeszukane. Jeżeli chodzi o monetki, to wyszły 3. 2 złote 20 groszy, no i ta cynkowa, która jest ciężko do zidentyfikowania. No i oczywiście czego dużo? Kapsli i zrywek. Dużo śmieci. Natomiast teraz przejdziemy tutaj na tą plażyczkę, zobaczymy, czy coś tam znajdziemy, czy pozostało coś po biwakowiczach, którzy tutaj kąpali się. Jestem już na tej plażyczce. Jest to bardzo atrakcyjna plaża. Natomiast zobaczcie, co mnie przywitało, co na oko znalazłem. 10 groszy. Czyżby to był dobry prognostyk na poszukiwania na tym tutaj małym obszarze plaży? Zaraz się przekonamy. 1/3 plażyczki przeszukane. Ja mam 15 groszy, a Ewelinka ile ma? Mówiłam, że dzisiaj będzie fajny dzień. Niby nie duże kwoty, ale cieszą, bo coś tutaj wychodzi, także 20 grosiaczków. Ewelinka tam sobie dziubie łopatą. Natomiast u mnie kolejne znajdki to kapselek z napisem K jak Krzysztof, jakaś zakrętka i jedno groszówka. Niestety, kolejny kapselek. Przynajmniej będą ludzie, którzy tu przyjeżdżają, będą zadowoleni, że nie będzie śmieci, bo wyzbieramy chyba wszystkie. Ewelinka mówi, że ma nosa, że tutaj może być coś zatopionego albo zgubionego. Chcę trochę pooczyszczać tą plażyczkę. Jakiś piesek do nas przybiegł. A wczoraj rzucaliśmy magnesem tam, o, na tamtych pomostach. To jest mój ostatni rzut. Niestety, o, patrz, coś było. Niestety oprócz kapselków
Nie ma nic. Tam mi się coś śliznęło. A zawsze jest tak na koniec, nie? Zobaczymy. Nie ma nic. Ty się za mnie nie śmiej, tylko go goni. Chodź tu. Wiecie, co się wydarzyło? Pies nam zaniwanił rękawiczkę. Chodź. Tam się szar pies. Chodź. Idziemy tam do niego. Skocz. Zostawiła Ewelinka swoją torbę, jedną rękawiczkę tutaj, a tam drugą. Chodź, oddaj ją. Chodź, 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 daj rękawiczkę. Szybko daj rękawiczkę. Przyszedł, chce się pobawić. Piesek, tak, no. Tak, 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 tak. Patrzcie, masz, masz. A tu jeszcze mój telefon spadł, no patrzcie. Ratowałem rękawiczkę, a... Także przyszedł piesek, żeby się z nami pobawić i zaiwanił Ewelince rękawiczkę, proszę. Dziękuję, to mój. Wesoło. No, koniec, koniec imprezy. No i kończymy poszukiwania na tej plażyczce. No i nie tylko plażyczce, bo też i na boisku. Wyszło sporo śmieci, zero biżuterii, zero, po prostu zero. Nie mamy w tym sezonie farta na jakieś złote znajdki. Natomiast co do kasy, to wyszło tutaj około 3 zł. Bida. Bida, także też nie ma rewelacji. Natomiast miło spędziliśmy sobie kolejne popołudnie. W związku z tym, że mamy jeszcze trochę czasu, jeszcze zanim się zrobi ciemno, będziemy mogli poszukać w jakimś innym miejscu, poszukać z wykrywaczami metali. No i oczywiście z tego skorzystamy. Tymczasem będziemy z wami się żegnać, a to, co znaleźliśmy w dniu dzisiejszym, zobaczycie w kolejnym odcinku. Także do zobaczenia i na razie do następnego odcinka. Zostawcie subiki, lajki i jakiś komentarz taktyczny, co pomoże nam w rozwoju kanału. Także teraz już mówimy do zobaczenia w następnym odcinku. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.